Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota. Po mojej prawej stronie stoi pan Stanisław Kujawa, prezes firmy Nexa. A ja nazywam się Łukasz Gibała i jestem posłem ruchu Palikota. Szanowni Państwo, tak naprawdę głównym mówcą na dzisiejszej konferencji będzie właśnie pan prezes. Zaraz mu oddam głos. Opowie on o historii swojej firmy, która w zasadzie już zbankrutowała wskutek działań podejmowanych przez urzędników, działań nieodpowiedzialnych, no ale o szczegółach opowie Państwu pan prezes, a potem ja na koniec odniosę się w sposób ogólny do tego problemu, ponieważ Nexa nie jest jedynym przypadkiem firmy, która z powodu tych właśnie złych przepisów i tego typu działań no, ponosi straty i często bankrutuje. Niestety takich firm jest więcej i w związku z tym potem w sposób ogólny odniosę się do pewnego problemu, jak chodzi o złe prawo, które w Polsce istnieje i w kwestii tego, jak można było to prawo zmienić, ażeby takich przypadków na przyszłość uniknąć. Proszę uprzejmie, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Chciałbym podziękować panu posłowi za możliwość wystąpienia przed państwem i za to, że też zainteresował się sprawą mojej firmy. Chciałem także podziękować za to, że interweniował i wysłał pismo do pani naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublinie z prośbą o wyjaśnienie. Proszę państwa, nazywam się Stanisław Kujawa. Jestem prezesem zarządu firmy Centrum Handlowe Nexa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma ma siedzibę w Zamościu. Funkcjonujemy. 3 czerwca firma będzie miała 22 lata. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Działamy w Polsce południowo-wschodniej. Zajmujemy się sprzedażą sprzętu AGD, RTV, foto, a także sprzętu IT. Działamy w paru obszarach, to znaczy prowadzimy działalność sprzedaż detaliczną, sprzedaż hurtową na terenie kraju. Obsługujemy także klientów rosyjskojęzycznych, czyli Ukraińców i Białorusinów. Firma zresztą ma sklepy w pasie przygranicznym i z tego tytułu mamy dość dużą sprzedaż. Ale także moja firma zajmowała się dostawami wewnątrzunijnymi, a także eksportem. Więc pełna paleta działalności. Moje problemy prawdziwe, rzeczywiste i na taką skalę z Urzędem Skarbowym rozpoczęły się, chociaż wcześniej już miałem pewne problemy, rozpoczęły się pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Miałem kontrolę zwrotu VAT-u za miesiąc sierpień, później za miesiąc wrzesień, a także i październik. Zresztą te kontrole były dość silnie prowadzone, bo zwrot VAT-u zbiegał się w jednakowym terminie, a przeprowadzono 2 kontrole, więc czynności trwały dwukrotnie dłużej. Odbierałem to jako celowe i świadome działanie Urzędu Skarbowego. To nie były zbyt skomplikowane kontrole. Sprawdzano jednego z dostawców. Dokumentów, które były do sprawdzenia za 3 miesiące, było około faktur zakupowych było w granicach około 120. Faktur sprzedaży było w granicach 200. Dla normalnego urzędników, bo moja firma przychodziła wielokrotnie, kontrole zwrotu podatku VAT jest to czynności, które zajmuje około 10 dni. W tym przypadku kontrole trwają do dnia dzisiejszego, nie zakończyły się, mimo że zarówno kontrole krzyżowe, jak i potwierdzenie wywozu towaru za granicę Rzeczypospolitej zostało stwierdzone. W protokołach potwierdzają to podczas przesłuchań pracownicy Urzędu Skarbowego w Lublinie. Proszę Państwa, jeśli Państwo oglądali firmę Układ Zamknięty, mam takie wrażenie, takie duże wie, że to jest Układ Zamknięty na terminie 2013. Pan mecenas Budkowski, który reprezentuje moją firmę, w tym już jakby właśnie z urzędnikami skarbowymi, złożył doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa urzędniczego przez naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego. Prokurator Jacek Lipiński przyjął sprawę, rozpoczęły się przesłuchania. Byli już przesłuchani pani naczelnik Anna Lipińska, a także jej zastępca, pan Tomasz Żuk. Nie mogę ujawniać treści jakby zeznań, bo rozumiem, że jest to objęte tajemnicą śledztwa. Niemniej oboje potwierdzają, że nie stwierdzono podczas kontroli w firmie nieprawidłowości. Ale trwają dalsze czynności kontrolne. Jest to pojemniejsze jakby pojęcie, prawda? Trwają czynności kontrolne. Oprócz mecenasa Budkowskiego, moją firmę reprezentuje pan mecenas Wojciech Marciniak, doradca podatkowy. A 2 tygodnie temu zwróciłem się do
firmy generała pana Adama Rapackiego do przeprowadzenia audytu w mojej firmie. I taki audyt został przeprowadzony. Mam wyniki tego audytu, w którym pan generał stwierdza jasno i precyzyjnie, że moja firma postępowała zgodnie z prawem, wręcz wzorcowo prowadziła transakcje handlowe. To tyłem takiego wprowadzenia, proszę państwa, gdzie jesteśmy, w którym miejscu. 30 kwietnia wręczyłem pracownikom wymówienie. Dzisiaj, proszę państwa, jest Rada Ministrów i słyszę, że tematem Rady Ministrów jest ochrona miejsc pracy. Więc, proszę państwa, ja od sierpnia ubiegłego roku, od końca sierpnia do 30 kwietnia 2013 roku zwolniłem wszystkie 74 osoby. No i jest szczególna ochrona miejsc pracy. Pani naczelnik podczas przesłuchania stwierdziła, że ją to nie interesuje, żeby zostały zwolnienia, ponieważ ona stoi na straży podatku VAT. I gdybym miał dzisiaj powiedzieć, to myślę, że czekają ją także następna niespodzianka, pozew zbiorowy moich pracowników. Na ścianie wschodniej, proszę państwa, nie można znaleźć pracy. I moi pracownicy mają zamiast złożyć pozew zbiorowy przeciwko pani naczelnik do sądu powszechnego. Ktoś musi zacząć ponosić odpowiedzialność. I zresztą także ja z mecenasem Gutkowskim zrobię wszystko, żeby przerwać nietykalność urzędników państwowych. Chcę, żeby pani naczelnik odpowiadała karnie za to, za wszystkie decyzje, które podjęła. Za łamanie prawa. Przepraszam, bo mówię emocjonalnie, bo to dotyczy mnie, mojej rodziny, moich pracowników, z którymi się żyłem, którzy pracowali wiele lat, niektórzy od pierwszego momentu powstania firmy. Odwoływałem się, zwracałem się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjął moją sprawę, już prosił wyjaśnienia Urząd Skarbowy w Lublinie, ponieważ pisałem do wiceministra spraw finansowych, pana Grabowskiego. Nie uzyskałem jakiegokolwiek sensownego wyjaśnienia, dlaczego w mojej firmie trwają 5 miesięcy kontrole prozaicznie, które mogły trwać tydzień czasu. Zwróciłem się ze skargą do wicepremiera Rostowskiego, a dzisiaj przygotowałem pismo do pana premiera. Do pana premiera Tuska, w którym jakby zarzuca ministrowi finansów i jego podległym służbom łamanie prawa i konstytucji RP. Bo ja także jako obywatel mam swoje konstytucyjne prawo. Nie tylko jako przedsiębiorca, ale jako obywatel. Prawo, proszę państwa, musi być równe. Zarówno dla posłów, urzędników, przedsiębiorców i zwykłych obywateli. I ja jestem serdecznie zmęczony bezkarnością paru organów w tym państwie. To znaczy organów finansowych, skarbowych i prokuratury. I tej zabawy mam serdecznie dość. Wszyscy ludzie pomału jesteśmy zmęczeni. Bo za te błędy, ja nie mam wątpliwości, że te pieniądze zostaną mi zwrócone. Tylko kiedy? I ja nie chcę odszkodowania. Ja nie chcę odsetek. Ja chcę, żeby mi zwrócono VAT, który mojej firmie się należy. Bo ja jeszcze mam cień szansy na to, żeby wycofać wymówienia, porozumieć się z moimi dostawcami, z bankami, które udzieliły mojej firmie kredytów i dalej funkcjonować. Za 5 lat, proszę państwa, nie chcę zapadać firmy. Za 5 lat będę marzył o tym, że moje wnuki stąd wyjechały. A ja tu zgaszę światło. Dziękuję, przepraszam bardzo, że mówię emocjonalnie, ale to ja tam żyję od 6 czy 7 miesięcy. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Ja może państwu naświetlę jeszcze tak w 2 zdaniach mechanizm, który tutaj jakby funkcjonuje, żeby nie było wątpliwości. Więc pan prezes ma 30 prawie milionów złotych nadpłaconego podatku VAT od sierpnia zeszłego roku i ani złotówki nie dostał od Urzędu Skarbowego. Dlaczego ich nie dostał? Otóż w Polsce co do zasady Urząd Skarbowy musi zwrócić VAT w ciągu 60 dni, chyba że, i tu jest właśnie cały kluczek, chyba że rozpocznie kontrolę skarbową w celu stwierdzenia, czy rzeczywiście ten VAT się przedsiębiorcy należy. No i tutaj dokładnie ten przypadek miał miejsce. Znaczy w październiku Urząd Skarbowy wszczął kontrolę, która trwa do dnia dzisiejszego i tę kontrolę przedłużał 7-krotnie. Czyli najpierw ona się miała skończyć w listopadzie tuż przed zakończeniem terminu, wydał decyzję o przedłużeniu o kolejny miesiąc, do grudnia. W grudniu o kolejny miesiąc do stycznia i tak w nieskończoność krok po kroku, nie informując pana prezesa, tak naprawdę jakie są powody, dla których wątpi w to, że ten VAT firmie Nexa się należy. Czyli podsumowując, Urząd Skarbowy działa w taki sposób, że przedłuża w nieskończoność terminy kontroli, nie informuje osób zainteresowanych tak naprawdę co znalazł, czy ma rzeczywiście jakieś powody, żeby sądzić, że ten VAT się nie należy.
I po trzecie działa w sposób całkowicie arbitralny w tym sensie, że nie wiadomo co tak naprawdę przez te ponad pół roku Rąbska Ławy robi. Nie wiadomo, czy rzeczywiście podejmuje jakieś działania, a jeśli tak, to już podejmuje w sposób wystarczająco szybki. No po prostu jest jakby pełna zasłona niewiedzy. I w związku z tym proszę zwrócić uwagę, że nie dość, że pan prezes najprawdopodobniej jak tak dalej pójdzie, straci swoje przedsiębiorstwo, nie dość, że prawie 80 osób wyląduje na bruku, to jest jeszcze jeden ważny aspekt, na który chciałem zwrócić państwu uwagę. Mianowicie, że państwo polskie na tym traci. Dlatego, że te 70 parę osób będzie pewnie jakiś zasiłkach dla bezrobotnych, albo będzie potrzebowało pomocy społecznej. To po pierwsze. Po drugie, czy nie będą płacili podatku dochodowego i pan prezes nie będzie płacił tego podatku dochodowego, jeśli jego firma zbankrutuje, czyli wpływy do państwa się zmniejszą. Po trzecie, ci ludzie nie będą wydawali pieniędzy, bo nie będą ich zarabiali, więc wpływy z VAT-u się zmniejszą. I tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu ewidentne działanie na szkodę gospodarki i na szkodę państwa polskiego. I ostatni wątek z mojej strony jest następujący. Proszę państwa, w październiku zeszłego roku Klub Ruchu Palikota złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy, który uniemożliwia tego typu działanie właśnie urzędom skarbowym. Mianowicie proponowaliśmy, ażeby skrócić termin zwrotu VAT-u do 30 dni, ażeby nie było możliwości wydłużania tego terminu nigdy. I to się da, proszę państwa, zrobić, bo w Estonii średnio urzędy skarbowe zwracają VAT w ciągu 5 dni, a w Finlandii czy w Irlandii w ciągu niecałych 2 tygodni. Więc dlaczego polski urzędnik ma przebywać ponad pół roku na to, żeby zbadać papiery, zbadać dokumenty, a przez ten czas firmy bankrutują? I tak jak powiedziałem, przypadek Nexy to nie jest jedyny przypadek. Mamy mnóstwo tego typu zgłoszeń od firm, które skarżą się, że urzędy w sposób arbitralny wydłużają terminy zwrotu podatków VAT właśnie pod pretekstem wstrzymania kontroli skarbowej. Niestety. W lutym tego roku Platforma i PSL odrzuciły nasz projekt już w pierwszym czytaniu. W ogóle nie chcieli posłowie z tych partii dyskutować na temat tego projektu. My oczywiście zgłosimy ten projekt jeszcze raz, tak ażeby na przyszłość uniemożliwić tego typu działanie, żeby nie było możliwości arbitralnego wydłużania zwrotu VAT-u. Natomiast w przypadku firmy Nexa, tak jak powiedział pan prezes, ja interweniowałem w Urzędzie Skarbowym w Lublinie, interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, no i będziemy działać tutaj na tej drodze interwencyjnej, bo tylko to już pozostaje, bo prawo oczywiście nie działa wstecz, więc nawet jak złożymy taki projekt, on zostanie uchwalony, to już akurat w firmie Nexa w tym momencie niewiele to pomoże. Tyle proszę państwa, jak chodzi o to, co mieliśmy do powiedzenia. Jeśli są jakieś pytania, to oczywiście i pan prezes, i ja jesteśmy gotowi państwu udzielić dodatkowe wyjaśnień. Nie widzę w takim razie. Bardzo serdecznie państwu dziękuję.